Witam wszystkich imperialistów w tym smutnym dniu. W tym dniu, w którym bijemy się z Osmanem, no i któremu spuszczamy łomot. Wojna nie idzie nam za łatwo. Mamy co prawda dwa razy mniejsze straty od niego, ale jednak Osman zdobył większość naszych prowincji w międzyczasie. Problemem jest to, że mamy też jedną technologię do tyłu oraz nie mamy jednej instytucji wprowadzonej, przez co nie możemy tego wprowadzić, żeby wyrównać sobie szanse. Przy okazji wojnę lig wygrali protestanci. Dobra, jest już nieźle, zobaczcie, tutaj odbijamy wszystko. Dodatkowo nasze wojska są już na terytorium osmańskim. Jest, wreszcie mamy tą technologię. Zwłaszcza jak Osman robi mi takie prezenty, tutaj nie było generała. Albo Osman wbijający się w nas armią, w której są praktycznie same armaty. To jest po prostu piękna rzeź. Gincie! Oj, szkoda, że morale tak szybko im pękły. Ostrzelajmy już mury Konstantynopola. Dobra, dzisiaj palimy Konstantynopol, bo nie ukrywam, że trochę mi ta wojna wkurzyła. Dobra, mamy to. White Peace jest możliwy, udało się. Jedyne 8 lat wojny. Powiedziałbym, że fajnie byłoby toczyć z nim tą walkę, gdyby nie to, że ma obecnie dwukrotną przewagę liczebną. Co prawda, wynikającą z najemników. Tylko boję się, że jego na to stać. A mnie niekoniecznie. Bardziej, że moje zadłużenie też już jest dość sporawe. Dobra, kończymy to White Peace'em. Myślę, że i tak więcej nie ugram. No i mamy dwa razy mniejsze straty od niego. 536 tysięcy zginęło w Imperium Osmańskim. Nasze zadłużenie po tej wojnie to 4,5 tysiąca dukatów. Boże, jak ja to spłacę. A Osmana 7298. Imperialiści, ponad 40% z was nie subskrybuje mojego kanału, mimo iż oglądacie na bieżąco moje materiały. Dążcie do imperialistów i zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie lajka. No, ale przynajmniej wiemy, że odpaliło się Underground Nomadic Frontier Disaster Mingowi. To już chyba wiem, jak spłacę moje pożyczki. Jak widzicie, Ming wprowadził kolejną tutaj reformę, więc ja go zaatakowałem. Co za rzeź! Co za rzeź! 75% progresu, jeszcze musimy troszeczkę tą wojnę pociągnąć. Ale z takimi stackwipami to nie będzie żadnego problemu. I odpaliło się Nomadic Frontier. Żegnaj, mandacie. Płacamy część naszego zadłużenia, jak widzicie. Stało nam już tylko 2000 golda. W sumie nie zauważyłem, że możemy mieć rangę Imperium. No to mamy Imperium Tatar! Czas wejść do Indii. Armie Delhi są po prostu na stepach, więc easy wojna! Naszym kolejnym łatwym celem będzie Jampur. W górze bierzemy się za tutejsze mniejsze hordy. No, po podbiciu kazania dostajemy kolejną misję wykonaną. Oj, od razu mamy Smarkandy podbite. Jak widzicie, przemy do przodu. Hordy wcale nie są dobre w technologii, są zawsze zacofane. Hordy też w ogóle nigdy nie zarabiają. Nie, 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 mają z tym bardzo duże problemy. A, i by the way, jednoczymy dalej region perski. No, to jeszcze teraz od Durya tu sobie taki paseczek ziemi weźmiemy, żeby mieć długą granicę z Mingiem. Na szczęście już wszystko mogę tu na spokojnie korować. Oh my god, trochę się tutaj zagapiłem i nie nagrywałem. Oglądałem Dom z Papieru, sorry! Ale świetny serial. Ogólnie tak, podbiłem na wasala jeszcze Jampur, który został tutaj nieźle zmieciony, więc mamy bardzo dużo korów na Delhi do wzięcia w najbliższych wojnach i sprawa z Mingiem. Miałem już z nim pierwszą wojnę, bardzo szybką, trwała dosłownie jakieś 5 minut, więc nawet nie widziałem, kiedy coś tutaj mam wam pokazać. Zająłem kilka fortów i oddali mi praktycznie całą północ. Kolejną ideę, którą wziąłem, to są dyplomatyczne, dlatego że mi tutaj Province War Score Cost minus 20%, jest to super ważne podczas podboju świata zwłaszcza. A z tym podbojem, no to na ten moment tak średnio mi idzie, żeby nie było, nawet nie jestem top 1 w 1630 roku, a to jest złe. Chociaż powiem szczerze, że też tak wielkiego Osmana mieć, to trzeba mieć pecha w rozgrywce. Ale za to mamy super zarabiającą hordę, stabilną zarabiającą hordę, która nie ma żadnego problemu z buntownikami. To wszystko to są buntownicy moich wasali, nie moi, przez co nie mogę nabić absolutyzmu więcej. A pierwsze rozwinięcie z ery absolutyzmu, no to wziąłem sobie tutaj to Yearly Absolutyzm plus 1. A kolejne wezmę Administrative Efficiency. Ogólnie w podbojach będziemy teraz się skupiali na ciśnięciu północno za... Boże, mam z tym problemy duże. Wschodnich Indii, północno-wschodnich Indii, Indochin oraz Mingu. Bo nie ukrywam, że tak wchodzić w Osmana w tym momencie to tak średni pomysł. Nasze wojska ich tutaj totalnie gromią, zarówno Delhi jak i Bengal. Bengal tak szybko zajmujemy, że tutaj z nimi to nawet roku czasu wojny nie mamy, więc bardzo szybko ich wywhitepisujemy. W przeciągu niecałego roku, naprawdę nie, no roku troszeczkę ponad, podbijamy wszystko co chciałem od Delhi i co mogłem wziąć od Delhi.
A teraz też znowu coś weźmy sobie Gujarat. A teraz przemieszczamy naszą hordę poprzez stepy do Mingu. A, i jeszcze nie pokazałem wam, że moje staki obecnie wyglądają mniej więcej tak, chociaż widzę, że tutaj mi chyba straciłem jednostki i muszę dobudować 6000 piechoty, 16000 kawalerii i 6000 armat. I armaty będziemy za chwilę zwiększali do 10. W trzeciej wojnie z Mingiem mamy trochę fuksa, bo okazało się, że ich wojska atakują Czagatajów i właśnie umierają na stepach. Jak widzicie, chińskie staki nie są najlepsze i sobie umierają. A ja mam jakiś piszczący głos! Rozpad Mingu nie byłby mi na rękę, więc postaram się im wyczyścić tych buntowników. No i mamy to, też niecały rok wojny, Ming pada. Bierzemy tylko i wyłącznie prowincje. Nie bierzemy u nich pieniędzy, bo inaczej Ming przestanie bronić swoich trybutariuszy. A my tego nie chcemy. Przez to, że Ming ma bardzo negatywny mandat, czyli 0, możemy go whitepiece'ować jak tylko chcemy i kiedy chcemy. I wiecie, że to skróca wam czas rozejmu z 15 lat do 5. I za 5 lat znowu możecie zabrać kolejny fragment Mingu. Oryt jest chyba zacofany technologicznie, tak mi się wydaje. No, troszeczkę tych prowincji wezmę już od Oriatu. Nie za dużo, ale zawsze coś. Czas zaatakować Bengal, który da nam przejście do Indochin. Armia Bengalu ma dwukrotną tą przewagę liczebną. Aż i tak z nami przegrywa. I dostała stack wipe'a. Ech, masakra, jednak trzeba się szykować na tą wojnę z Osmanem. What the fuck? Ming sprzedał właśnie tutaj prowincję Oriatowi. Jak? Wierzę, że Konstantynopol musi zostać zniszczony. Tak, będziemy do tego dążyli. Chińczyków totalnie zaskoczyliśmy. Okazało się, że mieli wyłączone forty, co się praktycznie nigdy nie zdarza. Co za rzeź, zobaczcie te liczby, co za rzeź. Tak, Ming jest tak słaby, jak nie ma tego mandatu. Dlatego nie jestem jakimś zwolennikiem tego mandatu, ale... A tu nawet generała nie dali. 4000 na tika, masakra, w fazie szoku. I stack wipe! No, i Ming zabezpieczamy na południu, już raczej nikt go nie podbije. Bierzemy prowincję na północy. I dość dobrze nam to wygląda. Te wojny są super szybkie. To jest zbija faktu, że ten Ming będziemy jeszcze trochę mi bili. Zaczynamy proces integracji Sirhindu. Teraz zaczynamy powolutku wbijać się w Indochiny. Pamiętaj, imperialista, na stronie mba.com możesz nabywać gry. Z kodem Lukas możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Ej, armie Słonika są naprawdę słabe. Zobaczcie, jak ich tutaj jedziemy. Jedziemy, mimo tego, iż mają ten sam poziom technologii co my. I kolejna wojna z Mingiem, przecież której się nikt nie spodziewał, że ona nadejdzie. W zasadzie jeszcze śmieszniejsze jest to, że od 30 lat non-topper mam kapa manpowera. Non-topper. No i tak ładnie już odcinamy Ming od morza, oceanu w zasadzie, prawie. Kurde, kogo muszę zabić, żeby ci buntownicy protestanccy poszli i zajęli Mecklenburg? Żeby to mi się wreszcie zmieniło na protestantyzm. Kogo muszę zarąbać? Nie no, serio. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Znowu Osman. Jakby to powiedzieć, tym razem jestem trochę lepiej przygotowany. Zobaczcie, jak tutaj gromimy Osmana. Tylko jedynym problemem, nie ukrywam, jest moja overextensja. W bardzo złym momencie mnie zaatakował. O, zobaczymy zaraz bardzo dużo stack wipe'ów. Zobaczcie, jakie piękne armie się w nas wbijają. Takie 30-tysięczne. Idealne, żeby je stack wipe'ować. A tu moja 100-tysięczna nowa armia powstała. Tylko budżet tego nie wytrzyma. Ale Bęcki zbiera, ale Bęcki zbiera. Osman, to było samobójstwo. W sumie jest to chyba jedna z lepszych opcji, jak tutaj wyszła ta wojna. Cóż za piękna rzeź. Dwa razy większa armia osmańska po prostu jest przez nas anahilowana. No i myślę, że takie zwycięstwo nas zadowala. Jesteśmy coraz bliżej stolicy Osmana. Kolejne wojny będą już łatwiejsze. Ale teraz Bydlak będzie mógł nam wchodzić w koalicję, więc będziemy musieli cisnąć tylko i wyłącznie jego. Dość niezłe straty mu zadaliśmy. Po tej wojnie ma 7000 długu. My 8000 po spłacie już tylko... W sumie jeszcze za to spłacić to... Już tylko 2500. Wow! Ja nie chcę nic mówić, ale od Osmana dostaje 31 dukatów war reparation. Ja pierniczę. Proszę państwa, możemy utworzyć już Złotą Ordę. Ale jeszcze nie chcemy tego robić, bo muszę podbić resztę tych prowincji od Osmana. Dopiero wtedy to zrobimy.